Asia, w tym roku naprawdę fenomenalna forma, 74-39 w hale, no to po prostu aż serce rośnie, jak się patrzy na takie wyniki. Tak, bardzo fajnie, że po roku nieobecności tak naprawdę na rzutni spowodowanej kontuzją i powikłaniami wracam, poprawiony rekord życiowy o oczko. Ja jestem bardzo zadowolona, bo to był w miarę równy sezon, oprócz jednej wpadki na Mistrzostwach Polski. Nie mówmy o tym. Tak, zgadza się, najlepiej nie mówić o tym, ale no wiadomo, była tam wpadka i cały sezon w miarę na wysokim poziomie, wszystko się układało w miarę fajnie i miejmy nadzieję, że na mistrzostwach ułoży się też bardzo dobrze i będzie dobry rezultat i dobre miejsce. Nad jakimi elementami obecnie pracujesz? Na treningach przede wszystkim pracujemy nad wejściem, które gdzieś tam zgubiłam ostatnimi tygodni. Zaczął mi uciekać młot przy wejściu i nie potrafiłam nadgonić tego podczas kręcenia, więc to był główny błąd, nad którym pracujemy. Zaczyna to wyglądać bardzo fajnie. Treningi pokazują, że jesteśmy ku dobrej drodze. Właśnie, nad jakimi elementami pracowałaś i co razem z Czesławem Cybulskim, że się zmienili, że tak daleko zaczęłaś w tym sezonie rzucać, ponieważ z poprzednim rokiem to jest naprawdę bardzo duży progres. Przede wszystkim stabilizacja techniki, tak? Przez cały rok współpracujemy z trenerem, analizujemy większość treningów, przygotowujemy się pod każde zawody, także tutaj praca systematyczna z jednym trenerem wychodzi na dobre, no i dość ciężko przepracowany rok, który owocuje w tym roku dobrymi rezultatami i to bardzo cieszy. Będę musiał zadać jedno niemiłe pytanie, które muszę zadać. Co poczułaś, gdy zobaczyłaś skład na Mistrzostwa Europy po zarządzie PZL-a w Szczecinie? Co poczułam? No, byłam rozżalona, zła i na siebie i na wszystkich wokół tak naprawdę. I tak do końca nie wierzyłam, że mogło to się wydarzyć, ale jednak tak było, a nie inaczej. No i czekałam na ostateczną decyzję, ponieważ próbowałam kontaktować się i z prezesem, i z szefem szkolenia, gdzie później dostałam informację, że być może dostanę dodatkowy warunek, aby wystartować na Mistrzostwach Europy. Ostatecznie okazało się, że jednak jadę. No i Mistrzostwa Europy, to mnie najbardziej interesuje, czyli spokojne przygotowania i miejmy nadzieję, że tam będzie dobrze i będę walczyć o jak najwyższe laury. A ty rozumiesz takie trochę, moim zdaniem, dziwne postępowanie, gdzie tak naprawdę rzuca się przez cały sezon, rzuca się daleko, tak naprawdę nie wychodzi jeden start i to jest to takie mocno dziwne, przynajmniej z punktu widzenia mnie jako dziennikarza. No tak, w regulaminie PZL-a było jasno napisane, że trzeba dwukrotnie uzyskać minimum na Mistrzostwa Europy w imprezach rangi mistrzowskiej międzynarodowej, no i potwierdzić formę na Mistrzostwach Polski. No niestety te Mistrzostwa Polski kompletnie mi nie wyszły, pogubiłam się technicznie, nie wychodziło mi to, co wychodziło na treningach, no i niestety szefowie zarządu, którzy byli na Mistrzostwach Polski, widzieli ten konkurs i byli troszeczkę widocznie zniesmaczeni tym, co pokazałam, ale ostatecznie podjęli pozytywną, że tak powiem, decyzję w stosunku do mnie, więc jestem bardzo zadowolona. Jadę na Mistrzostwa Polski, teraz przygotowuję na Mistrzostwa Europy. Cały czas się do nich przygotowujemy i miejmy nadzieję, że spokój i dobra wola tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, okaże się, że da mi to kopa na Mistrzostwach Europy. Dokładnie, bo przecież to widać, że jesteś naprawdę w fantastycznej formie i my życzymy Tobie naprawdę świetnego wyniku, bo trochę można to nazwać dziką kartą. I życzymy Ci tego, żebyś po prostu rzucała naprawdę bardzo daleko, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy. Dziękuję bardzo, miejmy nadzieję, że to się sprawdzi i Mistrzostwa Europy będą należały do jednych z najlepszych Mistrzostw Europy jak dla mnie.